Tomek wie, jak zapomnieć. Tak. Żeby nie było. O kobietach Sniuk, kulturoznawca. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witam. Uniwersytet Warszawski, a także Małgorzata Dzieciniak, dziennikarka, nasza wydawczyni, która lubi czasami takiego Nie będzie wizytowała razem ze swoim mężem, ale jest postacią znaną nam wszystkim, jak i Amerykanom, bardzo dobrze. Chciałoby się powiedzieć o wszystkich pierwszych damach, że wszystkie są wyjątkowe. Wszystkie zaznaczyły bardzo autorsko swoją obecność w Białym Domu, ale zawodową rozwija. Piękny cytat, który tłumaczy jednym zdaniem jej wybór. Pewnie też z racji młodego wieku nie wyszło i w wieku 24 lat poznała Joe Bidena. Ciekawa historia, ponieważ też bardzo młodo. Tak, też bardzo młodo. I ponoć to brat Joe Bidena zeswatał ich, umawiając ich na ciemno. Tak to się mówi? Randka w ciemno. Jeszcze sformułowanie istnieje, więc to była randka w ciemno. I Joe Biden bardzo długo starał się o rękę swojej przyszłej małżonki. Oświadczał się, uwaga, pięciokrotnie. A to dla obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych uczuciem, ale dlatego, że wiedziała, z jaką odpowiedzialnością wiąże się ta relacja. I tym bardziej, że ona była już osobą publiczną znacznie wcześniej, aniżeli styl klasa sama w sobie bardzo, bardzo się wszystkim Amerykanom pod tym względem podobała. Zresztą prasa, która nie była zbyt przychylna, obserwowaliście pewnie czy kampanię prezydencką, czy w ogóle działalność publiczną tej pary prezydenckiej, to było widać między nimi taką rezerwę. Chyba pani doktor się ze mną zgodzi, że tam tak czułości jest. Ciepła raczej między małżonkami tak na pierwszy rzut oka nie było widać. Tak jest, być może to taki podział ról strony wizualną, medialną. Ona miała świetne zrozumienie mediów. Wcześniej zresztą pracowała w mediach jako fotograf, później też jako redaktor. Była dziennikarką. Była dziennikarką i miała doskonałe wyczucie mediów, kultury wizualnej i także całych możliwości, które się tworzyły. No można powiedzieć, że była takim asem w rękawie, poza tym była świetnie wykształconą, elokwentną kobietą, znającą trzy języki.